tak doskonale, tak jak nie on co do ciebie uskazy, astronom, ale pan nie Maryi nie. Ale gwiazda, czy słowo ma jest? Nie, w ogóle całe. Tak. Pozo. Odzyskany skarb po wielu miesiącach. Poznajesz? No udało mi się znaleźć. Dziękuję. Zobaczcie, jest mi komentarz. Ale pani śpiewniczek dla mnie? Tak, oczywiście. Asiu, przepraszam, że nie odpisałem jeszcze, ale nie mogę znaleźć tego. Ja je znajdę, tylko... Nie tak, że to jest problem. Wow. Nie naruszam. Po tym, co do spowiednika, to cały czas. Tak, cały czas czekał. Szybciej. Ale to nie było jakieś ostatnie okazje. Musi być odpowiednia okazja. Tak. A to z tej boka nie spowiedzi. Właściwie już tak sobie nie potrzebujesz, masz tam. Tak zinternetowany ksiądz mógłby w sumie spróbować, ale z drugiej strony przecież tak tradycjonalista. Antku, co ty powiesz? Masz jakiś pomysł na jakiegoś księdza, który byłby dobrym spowiednikiem we Wrocławiu? No, gdybym wiedział, to byłbym szczęśliwym człowiekiem. Właśnie. Nie, no na pewno jest wielu księży. U nas nawet w parafii jest jakiś taki ksiądz, który jest biblistą, wygląda tak dość ascetycznie, z taką dość długą brodą. Ksiądz chyba Pupka się nazywa w ogóle, jakieś tak śmiesznie, że nie wystawienie, ale w każdym razie wiem, że jak spowiada w pierwszy piątek, to jego kolejka idzie ze 3 razy dłużej. Może bo jest rzeczywiście tak. Mamy pokój tutaj. No można znaleźć, ale właśnie są ci karmelici też. Właśnie też bym był ciekawy, jak to. Bo wiesz, że tam powstało duszpasterstwo tradycji. Nie. Może nie duszpasterstwo aż, ale. Ale zaczynało odprowadzać muszę. Tak, jest jakieś takie. Tak. Stowarzyszenie na Obinie tutaj w tym w okrąglaku świętego Józefa. Oni w ogóle byli, było dwóch ojców na ciemnych jutrzniach, śpiewali z nami. Pierwszego dnia ksiądz Sebastian prowadził, a drugiego i trzeciego poprosiłem, to się zgodził właśnie ojciec i siedział z nami w chórze i zaczynał. Także właśnie swoją osobą, że tak powiem, wesprzeć nas. Właśnie niedawno przeczytałem, że właśnie rozpoczęli działalność tradycyjną, prowadzą właśnie msze po staremu. Mówił też, że chcieliby sami ciemne jutrznie w przyszłym roku odprawić. Nie, jeszcze nie. Tak, wygląda, że oni wrzucili na przykład na swojego Facebooka informację, że była odprawiona msza w starym rysie, tam były zdjęcia z tej mszy, ale nie było żadnego ogłoszenia o tej mszy wcześniej. Także czyli jakieś podziemie może takie trochę, może to była jakaś prywatna msza, czy coś w tym stylu. Może jeszcze na razie tak nie, to nie jest takie jakieś. Żeby się wierni nie dowiedzieli. Właśnie ciekawe, jak Piasek, co Piasek na to? Podobno, ja słyszałem ostatnio, jak nawet u księdza Kneblewskiego tam w kilku miejscach, już tak służyło do mszy, to ksiądz nie wiem, że też miał jakiś problem z tym, to już co dla nas. Ale ksiądz Ireneusz był przecież w Trzebnicy. Był w Trzebnicy na tym 25-leciu ślubów. Podobno nie było łatwo go zachęcić, ale gdzieś między wierszami słyszałem o tym, więc przez drugą bardzo nie przyszedł. Ale był. Był, było chyba 5 ministrantów, no i nas 4 spotykaliśmy bardzo dostojnie było. A widzisz, a nawet na tą msza w Trzebnicy, że powstała, to już byłoby solą w oku. Nie, ale przecież to dzisiaj przyszedł, jest podobno właśnie. Jest. W tym kościółku, podobno 14 spożycie, to nie ja przedmówię, ale nie wiem, czy to jest prawda. Ale gdzie? Jest taki piękny kościółek w blasku bukowym w Trzebnicy pod wezwaniem 14 męczenników. Spożycieli. Aha, no nie wiem. Tak. No i tak, malunki, ale przepiękny. I tam właśnie kolega jeden, ten Jakub, że on nie jest taki do końca. No wiemy, Jakub z Trzebnicy, wiemy. Tak, Jakub, rycerz z Trzebnicy, no. I on po prostu już tam jest regularnie mszy węska tam na stronie. Ale że w bazylice jest. Bazylice jest. Dwie niedziele w miesiącu i chyba ze wszystkie czwarte.
I nawet po tym, jak śpiewaliśmy teraz, to brat Marcin był bardzo zadowolony i dziękował. I powiedział, że bardzo chętnie by nas gościli nawet co drugą niedzielę, byśmy byli w stanie przyjechać. No to przecież nie jest daleko, to jest skok. No nie jest. Jest tam no teraz była, nie wiem, teraz było w sobotę było 12, ale kiedy w niedzielę nie. No na pewno tak, żebyśmy mogli po tej naszej 9 być tam. Do Kalisza mam zaproszenie, czytałeś? Tak. Już na plakatach się pojawiliśmy, na ogłoszeniu, że będziemy. Mam nadzieję, że będzie wolny. Zapisałeś sobie jakieś te terminy? Tak. No liczę na Ciebie. To co, słuchajcie, myślę, że zaczynamy. Tak. Pomyślmy się, czemu tak? Jesteśmy świeżo po bolesnej stracie naszego przyjaciela Maćka Kazińskiego, który w piątek zmarł, świętego wyniesienia krzyża. Teraz kolejny piątek będzie uroczystości pogrzebowe. Chciałbym, żebyśmy to zadedykowali do dzisiejsze śpiewanie. Pomodlmy się Ojca i Syna i Ducha Świętego. Twoją obronę uciekamy się w święta Boże. Naszym grzechom, naszym potrzebach nasz, Panu chwalebna i błogosławiona, to Pani nasza, orędowniczka nasza, przewodniczka nasza, oczyścielka nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swoją stronę nas oddaj. Nadszedłem święta Wielodzielko, bierzmy odpoczywanie, racz mu dać Panie, światłość wielko istnienie, chraj mu świeci, bierzmy odpoczywanie, racz mu dać Panie, światłość wielko istnienie, chraj mu świeci, bierzmy odpoczywanie, racz mu dać Panie, światłość wielko istnienie, chraj mu świeci, odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Patrzę, to wydawało mi się, że nie ma jeszcze. No ale nie ma, nie ma. Czyli nie ma pieśni, na której jest wyobrażenia Pańskiego. Aha, ty teraz pięknie. Ty teraz pięknie. A, no ale nie ma, trudno. Nie ma. Co właściwie, ponieważ kolega się nie wypoś kardo. Co do melodii. Niektóre melodie wyprosił Antka, żeby wspomagał. Melodie od Adama Struga są dość trudne. Chwalmy Boga Wszechmocnego, pierwsza z pieśni, która jest tutaj. Wersji jest kilka. Zaśpiewamy wersję, którą śpiewnik Wojtuszewskiego z połowy XIX wieku określił jako starodawna, czyli myślę, że najlepiej będzie się nią posłużyć. Melodia idzie tak. Chwalmy Boga Wszechmocnego, że nam dał Syna swojego, najmilsze nasze kochanie, grzesznym na poratowanie. Czas. Chwalmy Boga Wszechmocnego, że nam dał Syna swojego, najmilsze nasze kochanie, grzesznym na poratowanie. I myślę, że możemy zaśpiewać. Kto potrzebuje trochę więcej czasu, jest na tyle zwrotek, że oczywiście można się połączyć. Chwalmy Boga Wszechmocnego, że nam dał Syna swojego, najmilsze nasze kochanie, grzesznym na poratowanie. Jegoż Matkę czcić nam trzeba, zdrowaś Panno, Pani nieba. Szczę
anioła wysłuchała, za Matkę Bogu zmówiona, o godność niewysławiona. Toż wiecie, Bóg objawił, przeto mówi, któż mi sprawił, że ty mnie Boga Rodzica nawiedzasz, jam służebnica. O przesławny święty człowie, utaiłeś Boga w sobie. Panaś Panno tam powiła, a panieństwaś nie straciła. Poniosłaś go do kościoła, prawo Boże pełniąc zgoła, ofiarę Ojcu Wiecznemu, światło ludowi nędznemu. W lat 12 straconego znalazłaś syna miłego, choć przyszedł mądre doktory, wszakżeś się dał moc pokory. Ciernie Panno twych żałości nastąpiło, gdy ze złości syn twój krwią spłynął o krójcu, upadając Bogu Ojcu. Wedle słupa przywiązany był samotnie katowany, cierpiał za nas karanie, przez niezmierne zmiłowanie. Jeszcze nad nim kac zbytkował, gdy go cierniem koronował, bił trzciną głowę temu, dał policzek ublanemu. Potem na śmierć srogo dany wyszedł z łotry poczytany, wziął krzyż na ramię zemdlone, w miasto szalone. Widząc Panno zabitego, dotknie z boku serca swego, mówiąc: ach, synu mój miły, toś ustały we mnie siły. Gdy zaś powstał dnia trzeciego, straż poczuła możność jego, twój smutek zmienił wesele, narodził w prześlicznym ciele. Pożegnał się potem z tobą, czystą duszę biorąc sobą, w
Świętego, Syn najmilszym zesłanego. Twą tęskliwość też nagrodził, gdy Cię Matko zaprowadził z ciałem na chóry anielskie, na wszystkie duchy niebieskie. Tam przy boskim tronie Jego siedząc ratujesz nędznego. Nieba i ziemi królową słynąc nad pychę czartową. O Maryjo, o Królewno, z Tobą nikt nie stanie równo. Przy tronie boskim z prośbami Ty się zawsze módl za nami. Miła Panno, żeś tak można, niech na sobie tego dozna. Każdy w to bractwo wpisany, aby nie był wymazany, aby dobroć Syna Twego rozważając i trud Jego, pieśń różańcowa, wszystkie tajemnice klasycznego 15-tajemnicowego różańca były ujęte. Kolejna pieśń, która tutaj jest, to jest rzecz ciekawa, bo jest to odpowiednik Tedeum, tylko jest to tłumaczenie hymnu Te Mariam, bo jest też taki hymn. Jest bardzo podobny w konstrukcji, nawet w tekstach, bardzo podobny do Tedeum, które znamy. To właśnie jest to pieśń wychwalająca Maryję. Ciebie, Matką Boga, wszyscy wyznawamy. A melodyjcie tak. Ciebie my, Matką Boga, wszyscy wyznawamy. Ciebie, Panno Maryja, zawsze wychwalamy. Prawie nie trudna. Także zapraszam do włączenia się i śpiewam. Ciebie my, Matką Boga, wszyscy wyznawamy. Ciebie, Panno Maryja, zawsze wychwalamy. Ciebie czci i uwielbia cały okrąg ziemię. Ciebie chwali, poważa całe ludzi plemię. Tyś jest najmilszą córką Ojca Przedwiecznego. Tyś Matką Boga Syna.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Nieba otworzyłaś.
liczbie. Świętych zapisani na wieczność byli, od Boga skazani, raz zbawić lud Twój, Pani, racz nas błogosławić, racz nas Twoje poddaństwo. Będzie pieśń trochę bardziej rozrywkowa,